Istoty z głębin to rasa starożytnych, inteligentnych, amfibijnych stworzeń przypominających człowieka, ale o rybim wyglądzie. Ich preferowanym siedliskiem są głębokie oceany. Liczne elementy mitów są powiązane z istotami z głębin, w tym legendarne miasto Innsmouth, podmorskie miasto Ychantlei, ezoteryczny zakon Dagona oraz istoty znane jako ojciec Dagon i matka Hydra. Po debiucie w opowieści Lovecrafta stworzenia zamieszkujące morza pojawiły się ponownie w pracach innych autorów, zwłaszcza Augusta Derleta. Tak opisano je w opowiadaniu Cień nad Innsmouth. Myślę, że ich dominującym kolorem był szaro-zielony, chociaż mieli białe brzuchy. Byli przeważnie błyszczący i śliscy, ale wierzch ich grzbietów łuskowaty. Ich kształty niejasno przypominały antropoida, podczas gdy ich głowy przypominały głowy ryb z ogromnymi, wyłupiastymi oczami, które nigdy się nie zamykały. Po bokach ich szyi znajdowały się pulsujące skrzela, a długie łapy były błoniaste. Skakali nieregularnie, czasem na dwóch nogach, czasem na czterech. W jakiś sposób cieszyłem się, że nie mieli więcej niż cztery kończyny. Ich rechotliwe, ujadające głosy, wyraźnie używane do artykułowanej mowy, miały wszystkie ciemne odcienie wyrazu, których brakowało ich wpatrzonym twarzom. Byli bluźniarczymi żabami, rybami bezimiennego projektu, żywymi i strasznymi. Pomimo tego, że są stworzeniami głównie morskimi, istoty z głębin mogą przetrwać na lądzie przez dłuższy czas. Samce regularnie kojarzyły się z ludzkimi samicami, tworząc w Innsmouth społeczność hybryd. Posiadają oni biologiczną nieśmiertelność i nigdy nie umierają inaczej niż przez przypadek lub przemoc. W bardzo zaawansowanym wieku niektórzy z głębin osiągają ogromne rozmiary. Istnieją dowody kopalne na to, że najstarsza i największa z tych istot osiągnęła rozmiary ponad 15 metrów wzrostu. Czczą bliźniacze bóstwa, których kult wprowadzili wśród ludzkiej populacji Innsmouth, znając je jako ojciec Dagon i matka Hydra. Jednakże w chwilach silnych emocji wyznawcy przywołują samego Cthulhu, a Robert Price zasugerował, że Dagon mógł być po prostu najbliższą biblijną analogią do prawdziwego obiektu kultu istot z głębin. Ezoteryczny zakon Dagona był główną religią w Innsmouth po powrocie Obeda Marsha z Morza Południowego około 1838 roku. Szybko zakorzenił się dzięki obietnicom drogich artefaktów ze złota i ryb. Ryby były cennym towarem w Innsmouth, w końcu miasteczku rybackim. Jest powiedziane, że pewnego dnia istoty z głębin powstaną ponownie, by złożyć hołd wielkiemu Cthulhu, który pragnie zbudować miasto wyznawców, większe niż Innsmouth. Cyklopowe i wielokolumnowe Ychantlei to jedyne miasto z głębin nazwane przez Lovecrafta. Opisywane jest jako wielka podwodna metropolia u stóp diabelskiej rafy, niedaleko wybrzeża Massachusetts, w pobliżu miasta Innsmouth. Jego dokładny wiek nie jest znany, ale mówi się, że jeden z mieszkańców mieszkał tam od 80 tysięcy lat. W historii Lovecrafta rząd Stanów Zjednoczonych storpedował diabelską rafę i przypuszczano, że Ychantlei zostało zniszczone, chociaż zakończenie historii sugeruje, że przetrwało. Hejka, dzięki za waszą ciągłą obecność tutaj w mediach społecznościowych. Jeśli macie takie życzenie, możecie wesprzeć profil Strefy Cieni na Patronite, YouTube lub Buy Coffee. Link do Buy Coffee i Patronite umieszczam w opisie każdego odcinka i z góry dziękuję. Pozdrawiam też oczywiście wszystkich moich wspierających z YouTube i muszę oczywiście wspomnieć o osobach, które wspierają mnie na Patronite. Są to Bartosz Ostrowski, Pan Lemak, Dawid, Jakub Buda i Patryk Gulakowski.
fajnie, że jesteście i dzięki za wasze... Fajnie, że jesteście i dzięki za wasze wsparcie na wszystkie możliwe sposoby. To dla was i dzięki wam.